Maćku, jak to było wcielić się w postać kultowego Piotrka, którego my znamy sprzed 30 lat jako młodego chłopca? No jak sobie teraz o tym myślę, to bo wcześniej czułem większy ciężar, a teraz sobie myślę, że no właśnie powiedziałeś, dotknąłeś sedna, dlatego że to był Piotruś, który miał wtedy tam z 8 lat. Nikt nie wie, w przeciwieństwie do innych postaci, na kogo wyrósł Piotr. W związku z tym mogłem sobie tutaj porządzić trochę. No ale oczywiście miałem bardzo dosyć odważne propozycje, które wydały nam się razem z reżyserem, że one mogą być ciut za odważne, dlatego że jakby mogłyby trochę wyśmiać tą postać, obśmiać, a jednak chcieliśmy oddać jakiś szacunek tej postaci. I przy tych kilku scenach, które tak naprawdę miałem do zagrania, bo Piotruś pojawia się, to jest epizod właściwie, na chwilę, to była, można powiedzieć, fajna przygoda, że mogłem zagrać kogoś zupełnie innego niż do tej pory grałem w filmie. Czyli tym razem Piotrek nie jest niegrzecznym chłopcem. No Piotrek ma cechy, które gdzieś tam go ukształtowały, ale te cechy głównie wziął z matki, bo jest takim ekscentrykiem, który jakby no idzie za żywiołem, ale ma też w sobie trochę ojca, bo czyta filozofię, ma swoje cytaty odpowiadające pewnym sytuacjom, które go właśnie teraz dotyczą. Więc jest to taki miszmasz, no, bym powiedział, osobowościowy.